Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z Panem Bartoszem Smułką. Ja nazywam się Konrad Dziuba. Wraz z Panem Bartoszem jesteśmy prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami. Na co dzień współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma i w dniu dzisiejszym w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej przez nasze stowarzyszenie chcielibyśmy poruszyć tematy bardzo ważne, bo związane z zadłużeniami. Szanowni Państwo, w 2020 roku dług Polaków sięgnął granicy dziesiątek miliardów złotych. Obecnie z uwagi na konsumpcyjny tryb życia coraz więcej osób zaciąga pożyczki, zaciąga kredyty, a następnie wiele osób w związku też z otaczającą nas jednak sytuacją kryzysową po prostu popada w pętlę zadłużenia, nie stać ich na regularną spłatę zobowiązań. Dążymy do tego, żeby mieć coraz to lepsze dobra materialne. Niemniej w dniu dzisiejszym chcielibyśmy powiedzieć o tym, jak odpowiedzialnie podchodzić do zagadnienia zobowiązań finansowych i właśnie w tej materii z uwzględnieniem przepisów prawa dzisiaj ta rozmowa będzie się odbywać. Ja może przybliżę taki krótki plan naszego dzisiejszego spotkania. Zaczniemy sobie, drodzy Państwo, od zadłużeń pożyczkowych i kredytowych, czyli tej najpopularniejszej formy zaciągania zobowiązań. Będziemy również mówić o zadłużeniach mieszkaniowych, które także bardzo często występują zarówno na etapie egzekucji komorniczej, jak i na etapie tym przedsądowym i chcielibyśmy poruszyć temat niezwykle istotny, z którym bardzo często spotykamy się w punktach nieodpłatnego poradnictwa, czyli odpowiedzialności poręczycieli, kolokwialnie też mówiąc żyrantów za długi innych, bo tutaj ta wiedza jest często dość ograniczona i osoby, które poręczają za pewne zobowiązanie, nie zdają sobie sprawy z tego, że odpowiadają za całość tego zobowiązania pieniężnego. Przechodząc płynnie do realizacji porządku naszego spotkania, czyli zadłużenia pożyczkowe i kredytowe. Jakbyśmy od tego zaczęli, może zadam takie ogólne pytanie, natomiast często Państwo je zadajecie i w komentarzach, i na poradach, to znaczy kto ponosi odpowiedzialność za zaciągniętą pożyczkę bądź też kredyt w różnych jakby wariantach zaciągania tego zobowiązania. A przede wszystkim, Szanowni Państwo, zadłużenia pożyczkowe i kredytowe, tak jak wspomniał Konrad, są dość powszechnymi niestety zadłużeniami, z którymi spotykamy się my z naszymi klientami, również w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej czy poradnictwa obywatelskiego. Kwestia odpowiedzialności, tak naprawdę jeżeli jesteśmy osobą samotną, odpowiadamy całym swoim majątkiem za zobowiązania pożyczkowe i kredytowe. Jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim, to odpowiadamy zarówno majątkiem osobistym, jak i majątkiem wspólnym. Tutaj oczywiście w przypadku małżeństw możliwa jest tak zwana rozdzielność majątkowa, czyli interdycja popularna, która będzie nam umożliwiała jednak ochronę, powiedzmy, tego majątku wspólnego małżonków. Natomiast musimy pamiętać o tym, że od dnia zawarcia tak naprawdę intercyzy dopiero nie będziemy tej odpowiedzialności ponosić za majątek, za długi majątkiem małżeńskim. Natomiast to też nie jest tak w praktyce, że ta intercyza od razu nas chroni, ponieważ my dopiero na nią musimy się powołać w trakcie ewentualnie trwającego postępowania, jeżeli już takowe przeciwko nam będzie wszczęte. W kontekście kredytów i pożyczek to jest bardzo łakomy produkt finansowy. Niestety tak rynek finansowy się układa, że coraz więcej firm, coraz więcej różnych dziwnych podmiotów, też określanych mianem parabanków, udziela tych świadczeń, tak naprawdę nie wymagając żadnych formalności od nas. Więc na tego typu świadczenia może połakomić się coraz więcej osób, w szczególności tych, którzy właśnie są w trudnej sytuacji majątkowej i finansowej. Tu, drodzy Państwo, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie o tej kwestii rozdzielności majątkowej. Często jest to mylone z podziałem majątku. Niestety te instytucje nie są tożsame. Charakteryzując rozdzielność majątkową, trzeba powiedzieć jasno, że jest to taka umowa majątkowa, umowa małżeńska pomiędzy małżonkami, gdzie w takim najprostszym ujęciu można powiedzieć, że od zawarcia tej umowy każdy z małżonków prowadzi odrębne tak naprawdę gospodarstwo finansowe pod kątem odpowiedzialności za
za poszczególne zobowiązania. Tę rozdzielność majątkową możemy uzyskać, spotykając się u notariusza, czyli forma notarialna, ta najwyższa w prawie cywilnym, choć oczywiście istnieje też możliwość uzyskania takiej rozdzielności w ramach procedury przed sądem. No, w dzisiejszych czasach może to troszeczkę potrwać, zatem myślę sobie, że ta forma notarialna jest taką dogodniejszą formą. To tyle, jeśli chodzi o rozdzielność. Niemniej chciałbym wrócić jeszcze do kwestii dotyczącej kredytu i pożyczki, bowiem te pojęcia często są używane zamiennie, a prawo jednak traktuje to jako odrębne produkty, więc chciałbym, żebyśmy scharakteryzowali te poszczególne instrumenty finansowe. Przede wszystkim kredyt tak naprawdę jest instytucją, która jest uregulowana na łamach przepisów prawo bankowe. Ten produkt finansowy może udzielić nam zarówno bank, jak i tak zwany SKOK. Natomiast pożyczkę reguluje nie tylko kodeks cywilny, ale również ustawa o kredycie konsumenckim, bo czasami zamiennie jest to używane kredyt konsumencki, pożyczka, natomiast odnosi się jakby to do tego samego świadczenia. Jeżeli chodzi o sam kredyt, żeby uzyskać tego typu świadczenie, musimy spełnić znacznie więcej formalności w banku. Nie wystarczy, tak jak jest to w przypadku niestety para banków, sam dowód osobisty. W bardzo wielu przypadkach, żeby otrzymać świadczenie kredytowe, musimy przedstawić zaświadczenie o zarobkach, czy jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, pełną dokumentację księgową, tutaj wykazując jakby swoją zdolność kredytową, ponieważ to też jest istotne. Banki i również te skoki badają naszą zdolność kredytową, czyli oceniają realnie, czy my będziemy w stanie spłacać nasze zobowiązanie w takiej wysokości, jakiej będzie ono zaciągnięte. Nie ma tych obostrzeń, nie ma tych regulacji w przypadku parabanków. Te instytucje, tak jak powiedziałem, nie tylko udzielają na podstawie naszego dowodu osobistego, co jest bardzo niebezpiecznym niestety zabiegiem, ale również czasami udzielają świadczeń poprzez internet, gdzie wystarczy podać dane osoby, która będzie to zobowiązanie zaciągała. Nie jest badana w ogóle zdolność kredytowa, nie jest oceniana sytuacja danej osoby, czy może takie zobowiązanie zaciągnąć. Stąd też, tak jak powiedziałem, często właśnie na oferty parabanków decydują się te osoby, które na przykład już są w spirali zadłużeń, ponieważ myślą sobie, że zaciągając kolejne zobowiązanie będą mogli spłacić te, które już powstały wcześniej, co jest błędem niestety. Czyli mamy tak naprawdę, drodzy Państwo, do czynienia z taką sytuacją, że pomimo tych szerszych procedur, konieczności składania wyjaśnień przed bankiem czy też przed inną instytucją finansową, to pożyczanie właśnie w banku czy też w innej instytucji jest o wiele bezpieczniejsze, aniżeli to pożyczanie bez procedur, bez badania zdolności kredytowych. Ja też na kanwie jakby tej tematyki chciałbym się podzielić z Państwem takimi informacjami, które też często docierają do nas jako prawników stowarzyszenia, to znaczy, że ktoś nie jest zupełnie świadomy tego, że inna osoba właśnie w ramach usługi internetowej, szybkiej, prostej bądź też telefonicznej zaciągnęła zobowiązanie i nagle zdarza się sytuacja, że po prostu zaprzestaje ona spłaty, przychodzą wezwania do zapłaty, później przedsądowe wezwania, nakaz zapłaty i tak naprawdę wszczynana jest egzekucja. Drodzy Państwo, jeżeli jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, warto natychmiast po uzyskaniu takich dokumentów, jeżeli nie mamy wiedzy o zobowiązaniu, nie zaciągaliśmy takiego zobowiązania, zgłosić się na policję bądź też na dyżur do prokuratury i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Drodzy Państwo, to zainicjowanie postępowania karnego będzie miało istotny wpływ na to postępowanie cywilne, to, które toczy się właśnie w związku z tym obowiązkiem zapłaty i wówczas przed organami ścigania będziemy mogli dochodzić swoich praw, bo możemy mieć w wielu przypadkach do czynienia po prostu z oszustwem, z podawaniem danych innej osoby, z powoływaniem się na tożsamość innej osoby, która tak naprawdę nie ma
żadnego zorientowania i wiedzy o tym, że takie zobowiązanie zaciągnęła. Więc z jednej strony ten rynek usług finansowych bardzo się rozwija, jest konkurencyjny, w zasadzie drzwi stoją otworem, jeśli chodzi o pożyczanie tych pieniędzy. Natomiast, drodzy Państwo, musimy podchodzić do tego z takim dostatecznym rozeznaniem, z pewną refleksją, że jeżeli możemy jednym kliknięciem w zasadzie albo jednym telefonem pożyczyć dość sporą ilość gotówki, to warto się naprawdę dwa razy nad tym zastanowić. Ja jeszcze kontynuując ten wątek, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do tego, że jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie otrzymaliśmy umowę dotyczącą zaciągania takiego zobowiązania, zapoznajmy się z nią. Wiem, że te umowy w swoim kształcie objętości nie zachęcają jednak do lektury, natomiast zwróćmy uwagę na pewne punkty. Jeżeli nie mamy takiego rozeznania, nie wiemy, jak taką umowę czytać, warto po prostu to skonsultować z prawnikiem. Jeżeli Państwa nie stać na poniesienie kosztów porady prawnej, nasze stowarzyszenie udziela pomocy prawnej w ramach zorganizowanego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, który jest finansowany z Ministerstwa Sprawiedliwości. Myślę, że czasami warto poczekać z tym podpisem i jednak przeanalizować tę umowę. Jak jesteśmy przy umowach, to chciałbym zapytać też na zasadzie takiej ogólności, na co zwracać uwagę przede wszystkim, czyli wysokość odsetek, sposób naliczania, może jakieś klauzule, czy byłbyś uprzejmy powiedzieć Państwu właśnie w jaki sposób tutaj zwracać uwagę na ten stosunek zobowiązaniowy. Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na koszty, które będą związane z zobowiązaniem, które zaciągamy. Tutaj dużą uwagę należy zwrócić w szczególności na właśnie umowy zawierane z tymi parabankami, czyli z tymi firmami, które oferują szybkie, tanie z pozoru pożyczki, które możemy uzyskać. Niekiedy te firmy, Szanowni Państwo, narzucają bardzo wysokie prowizje. To czasami nazywa się opłatą administracyjną, czasami obsługą pożyczki w domu, co bardzo tak marketingowo i reklamowo dobrze brzmi, bo teoretycznie tak naprawdę daje nam możliwość pełnej swobody i spokoju w korzystaniu z pewnego budżetu. Natomiast niekiedy te koszty są nawet stanowią 200% kwoty, którą zaciągamy i więcej. Czyli w sytuacji, kiedy decydujemy się na szybką pożyczkę właśnie w takim parabanku, w wątpliwej firmie, gdzie na przykład zaciągamy 2000 zł, czasami się okazuje, że musimy za chwilę spłacić 4000 zł. To jest pierwsza bardzo ważna kwestia. Druga jest też taka, że w przeciwieństwie do banku, gdzie jednak mamy ten system rat spłat miesięcznych, tutaj najczęściej przy parabankach występują raty tygodniowe. Na to też bardzo wiele osób uwagi w ogóle nie zwraca, ponieważ gdzieś kieruje się taką powiedzmy powszechną, błędną oczywiście wiedzą, że te raty są miesięczne, są one niskie i na pewno będą możliwe do spłaty. Bardzo szybko się okazuje, że tak nie jest. Oprócz tego te firmy również prowadzą bardzo takie, powiedziałbym, agresywne czynności windykacyjne, bo one nie tylko wiążą się z tym, że na przykład ludzie są nachodzeni w domach w tym zakresie, aby spłacić szybciej zadłużenie, ale tutaj również jesteśmy obciążani kolejnymi kosztami, na przykład za wysłanie wiadomości SMS 20 zł. I takich wiadomości może być oczywiście bardzo dużo, których otrzymujemy. Oczywiście to też nie jest tak, że my za chwilkę będziemy to musieli zapłacić. Natomiast mając odpowiednią wiedzę prawną i wsparcie właśnie prawnika, czy to z wyboru, czy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, możemy w ramach postępowania sądowego kwestionować te zapisy i w większości przypadków tutaj sądy też stają po stronie konsumentów, którzy jednak są bardzo poszkodowani działaniem tych firm. Czyli jak rozumiem, mówimy o tym katalogu klauzul zakazanych, niedozwolonych i to bardzo często tego rodzaju nadużycia właśnie w tych stosunkach umownych wykreowanych przez firmy finansowe, przez parabanki. Tam bardzo często z takimi nadużyciami się spotykamy. Ja myślę, że warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy w kontekście rynku finansowego, w kontekście zobowiązań i ewentualnych zadłużeń, to znaczy wspomniałeś o firmach windykacyjnych. Tak? Tutaj ten temat nadużyć, których dopuszczają się
tego rodzaju firmy jest bardzo, bardzo powszechny i szeroki. Drodzy Państwo, my może nie będziemy omawiać naruszeń, tylko chcielibyśmy w kilku słowach przybliżyć pewne fakty, fakty oparte na przepisach powszechnie obowiązującego prawa. To znaczy, drodzy Państwo, jedynym organem, który może skutecznie względem nas prowadzić windykację poprzez wizyty w domu, zajęcia mienia ruchomego, egzekucja z nieruchomości, zajęcie wynagrodzenia za pracę, emerytury, czy też jakikolwiek inny sposób egzekucji, to do tych właśnie czynności właściwy jest jeden organ, komornik sądowy, działający przy konkretnym sądzie rejonowym. Przypominam tutaj, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym i prowadzącym swoją kancelarię w imieniu tak naprawdę państwa polskiego i jest to organ powołany do tego, aby egzekwować należności pieniężne stwierdzone tytułem wykonawczym. Bardzo często w wielu przypadkach firmy windykacyjne uzurpują sobie prawo do tego i wprowadzają w błąd, strasząc dłużników, że mają takie uprawnienia, że mogą przyjść do domu, że mogą zabrać ten popularny telewizor, zabrać laptopa, zająć wynagrodzenie za pracę. Drodzy Państwo, to jest tylko wykreowana, bardzo mylna wizja właśnie ze strony tych firm windykacyjnych. Tak samo sytuacja kształtuje się w przypadku tych nachalnych telefonów. Tak? Bardzo często spotykamy się z informacją, gdzie klienci dzielą się takimi właśnie wiadomościami, że ktoś kilkanaście lub kilkadziesiąt razy wydzwaniał do nich, wysyłał SMS-y, straszył wizytą w domu. Jeżeli taka sytuacja się pojawia, może to nosić znamiona nękania i o tym trzeba jasno, wyraźnie powiedzieć. I tutaj na tego rodzaju zachowania odpowiedź znajdujemy w kodeksie karnym. Jeżeli Państwo uznacie, że te czynności tych firm windykacyjnych, pomimo tego, że jesteście Państwo dłużni tę określoną sumę, bo to nie podlega wątpliwości, ale jeżeli te czynności windykacyjne wykraczają poza pewną normalność i zakłócają Państwa mir domowy, wówczas również odsyłamy Państwa do tego, żeby złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. To myślę będzie skutkowało takim uspokojeniem sytuacji i też Państwu da pewien komfort, bo musimy oddzielić dwie rzeczy, to znaczy fakt tego, że Państwo występujecie na przykład w roli dłużników to jedno, ale dłużnik również w kodeksie postępowania cywilnego i w całym systemie prawodawstwa ma swoje prawa i nie można tych praw naruszać. Więc proszę o tym pamiętać, bo praktyka tych firm finansowych, które udzielają pożyczek, no jest bardzo, bardzo, bardzo różna i niestety w wielu przypadkach odbiega w sposób diametralny od przepisów prawa. Chciałbym poruszyć kolejną bardzo ważną kwestię, to znaczy zadłużenia mieszkaniowe, tak? Bo to poza zadłużeniami pożyczkowymi i kredytowymi jedne z najbardziej powszechnych zobowiązań. Myślę, że każdy z nas, szczególnie w tym młodym wieku, gdzieś myśli o zakupie mieszkania. Kredyty hipoteczne są takim powszechnym instrumentem finansowym. Niestety, jak wszystkie zadłużenia, no mogą wiązać się z tym, że w pewnym momencie, czy to z przyczyn zależnych od nas, czy to z przyczyn niezależnych, możemy utracić płynność finansową i wówczas nie jesteśmy w stanie bez większego uszczerbku dla naszego gospodarstwa domowego takich zobowiązań spłacać. Więc jeżeli możemy kilka słów powiedzieć o zadłużeniach mieszkaniowych w tym momencie. Przede wszystkim kwestie zadłużeń finansowych najczęściej są wynikiem niewłaściwej gospodarki domowej. To też odnosi się również do kredytów i pożyczek, ponieważ tak naprawdę decydując się na każdy rodzaj zobowiązania, z którym będą związane jakieś dolegliwości finansowe, które będziemy w skali miesiąca ponosić, my musimy swój budżet domowy w sposób odpowiedni przygotować. Czyli decydując się jeszcze na ten kredyt i na pożyczkę, ale również decydując się czy to na zakup mieszkania, czy na jego wynajem, my musimy sobie oszacować mniej więcej czas, po prostu na to będzie stać. Czy z uwagi na wykonywaną pracę podołamy jakby pewnym zobowiązaniom, które na siebie bierzemy. Zadłużenia mieszkaniowe, tak jak powiedziałeś, to bardzo powszechne zadłużenia, z którymi spotyka się coraz więcej osób, również tych, co do nas do punktu pomocy prawnej przychodzą. Możemy je podzielić tak naprawdę na zadłużenia, które dotyczą mieszkań przez osoby fizyczne wynajmowanych,
Także zadłużenia dotyczące mieszkań komunalnych, socjalnych, tu mówimy w obrębie gminy, jeżeli osoba na przykład nie stać na wynajem mieszkania i sytuacja finansowa i życiowa jest trudna, tu może ubiegać się o przyznanie prawa do lokalu komunalnego czy socjalnego, który jest w zasobie danej gminy. Co jest bardzo ważne w kwestii zadłużeń mieszkaniowych, na co trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli do takiej sytuacji miałoby już dojść, będziemy o tym gdzieś tam mniej więcej z tyłu głowy wiedzieć, że nie będzie nas stać na spłatę albo części, albo całości, przykładowo czynszu, czy opłat związanych z wynajmem tego mieszkania, to najlepiej jest od razu o tym fakcie poinformować właściciela, żeby już nawiązać pewnego rodzaju nić porozumienia i wykazać, że nie mamy złych intencji w tej sytuacji, że my to chcemy uregulować, natomiast z uwagi na różne okoliczności, często też niezależne od nas, bo może być utrata pracy, może być nagle jakaś choroba, która się pojawi i będzie nas zobowiązywała do innych wydatków, no my musimy temu właścicielowi, czy to gminie, czy osobie prywatnej pokazać, że nam zależy jakby na raz, że utrzymaniu tego mieszkania, tego lokum, dwa na tym, że chcemy jakby płacić nasze zobowiązania. Więc najpierw musimy ustalić sobie, jaki rodzaj mieszkania jest przez nas wykorzystywany, czy zwracamy się do osoby prywatnej, tutaj z jakąś prośbą i porozumieniem, aby pewne sprawy uregulować, czy mówimy o zasobie gminnym, jeżeli chodzi o mieszkanie. W dalszej kolejności musimy bardzo uwagę zwrócić na kwestie te, czy w tym mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ tak naprawdę prawo chroni w pierwszej kolejności te osoby, które są właśnie małoletnie. Tutaj w tym zakresie mówimy o osobach do 18 roku życia. Osoby, które zamieszkują we wspólnym mieszkaniu, przykładowo rodzice i osoba, która już ukończyła 18 rok życia, pamiętajmy, że solidarnie odpowiadają za dług, który w tym mieszkaniu powstanie. Natomiast osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, za ten dług jeszcze nie odpowiadają. Natomiast tak jak powiedziałem, nie jest to wykluczone, że z dniem, kiedy tą pełnoletność osiągną, a dług dalej będzie od tego dnia rósł, to również taką odpowiedzialność niestety będą ponosiły. Tu, drodzy Państwo, pojawiło się jedno słowo, które często na poradach pada i często jest mylnie rozumiane. Solidarnie. Solidarnie to znaczy za całość. Solidarnie to nie każdy w równych częściach, tylko odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie dotyczy odpowiedzialności w 100%. To znaczy w sytuacji, kiedy dłużnik główny, na przykład przy kredycie czy przy pożyczce, utraci płynność finansową, nie będzie w stanie takich zobowiązań płacić, wówczas dłużnik solidarny, często poręczyciel czy właśnie osoba, która zamieszkuje również w lokalu mieszkalnym, jest zobowiązana za 100% tego zobowiązania pieniężnego, więc tu warto pamiętać o tym, co w istocie to pojęcie oznacza. Tu została powiedziana bardzo ważna kwestia, myślę, która dotyczy wszystkich zobowiązań. Niezależnie, czy mamy do czynienia z kredytem mieszkaniowym, kredytem konsumpcyjnym, pożyczką, rozmawiajmy, sygnalizujmy naszą sytuację. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zadłużenia są tematem wstydliwym, tematem mało popularnym, często wiążącym się z tym, że dotykają nas w życiu inne kryzysy, czy to właśnie choroba, utrata pracy, utrata kogoś bliskiego. Natomiast ta rozmowa, nawet na etapie postępowania egzekucyjnego z komornikiem sądowym, możliwość ustalenia być może jakiegoś harmonogramu spłat, bardzo często może skutkować tym, że po prostu nie będziemy narażeni na dalsze koszty. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że nie reagujemy na korespondencję komornika, nie odbieramy jej, nie wykazujemy żadnej inicjatywy porozumienia, dojdzie w pewnym momencie do egzekucji z nieruchomości i na przykład pojawia się tak zwany opis i oszacowanie ze strony biegłego, którego wynagrodzenie bardzo często jest na równi z wierzytelnością, tą główną, której od nas dochodzi wierzyciel, a zatem pamiętajmy o tym, żeby w odpowiednim momencie już sygnalizować tę sytuację, bo to pozwala nam no, gdzieś znaleźć rozwiązanie w tej właśnie trudnej dla nas, tym trudnym dla nas położeniu. Ja bym chciał poruszyć jeszcze kwestię eksmisji z zajmowanego mieszkania, bo często to jest tak, że pojawia się pewne zadłużenie i od razu drżymy w postaci tego, że ktoś nas wyrzuci z mieszkania, czy to firma windykacyjna, czy komornik, tu już ustaliliśmy, że kompetencje firmy są w tym zakresie ograniczone. Natomiast jak to wygląda z punktu widzenia przepisów prawa? Kiedy dochodzi do eksmisji i czy zawsze dochodzi do przymusowego opróżnienia lokalu? Nie musi dojść do eksmisji w wielu przypadkach, natomiast tak jak słusznie powiedziałeś, wszystko zaczyna się od rozmowy.
Eksmisja jest pokłosiem tego, że dana osoba, która mieszkanie zajmuje czy wynajmuje, po prostu nie reguluje na bieżąco zobowiązań, czy to czynszowych, czy związanych z jego najmem. Często o tym, w jakiej sytuacji na przykład dochodzi do rozwiązania umowy najmu, stanowi sama oczywiście umowa. Przykładowo może zawierać zapis, że w sytuacji na przykład braku dwóch płatności za czynsz, no na przykład taka umowa ulega rozwiązaniu. W tym momencie dana osoba zajmuje ten lokal bez tytułu prawnego, czyli bez umowy, i w tym momencie właściciel tej nieruchomości no, może teoretycznie wystąpić na drogę sądową, aby dokonać eksmisji, czyli przeprowadzić to postępowanie eksmisyjne. Natomiast mamy wiele możliwości, wiele sytuacji, w których tych eksmisji możemy uniknąć. To, o czym powiedzieliśmy, przede wszystkim porozumienie z właścicielem, czy to osobą prywatną, czy gminą, jest bardzo istotne. W ramach takiego porozumienia my tak naprawdę albo możemy na przykład, nie wiem, odroczyć sobie płatność zadłużonego czynszu, wskazując, że nie wiem, poszukujemy przykładowo pracy, staramy się poprawić naszą sytuację i do tego dążymy, a nam też bardzo zależy na utrzymaniu jednak naszego centrum życia, którym jest mieszkanie. Druga kwestia, możemy też nasze zadłużenie płacić w ratach, oczywiście, które będą doliczane przykładowo do wysokości czynszu, w ratach możliwych dla nas do uregulowania, a nie przewyższających nasze możliwości finansowe czy zarobkowe. Może być również taka sytuacja, że jeżeli w sposób odpowiedni porozumiemy się z właścicielem nieruchomości, to odpracujemy na przykład pewne zadłużenie, czy to pomagając przy powiedzmy, nie wiem, sprzątaniu całej nieruchomości, w której lokal się znajduje. Jakby na różne możliwości mamy tutaj w tym zakresie. Może być już tak wyjątkowa sytuacja, jak to, że właściciel nam cały dług umorzy. Więc wszystko, drodzy Państwo, tak naprawdę zależy od nas, zależy od tego, w jaki sposób będziemy prowadzić rozmowę z właścicielem tej nieruchomości, tak jak mówię, i osobą prywatną, i gminą, i róbmy to w taki sposób, żeby naprawdę wykazywać, że po naszej stronie nie ma tej złej intencji, że to nie jakby z naszej wyłącznej winy doszło do powstania długu, ale na przykład wpłynęło na to okoliczności od nas totalnie niezależne, z którymi my też walczymy i chcemy eliminować je, ten problem, który powstał. Drodzy Państwo, myślę, że to bardzo cenna informacja, ponieważ ta eksmisja często paraliżuje po prostu osoby, które boją się o dach nad głową. Także tutaj, jeżeli Państwo znajdujecie się w takiej sytuacji albo kogoś może z Państwa otoczenia właśnie taka sytuacja dotknęła, serdecznie zapraszamy do punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, gdzie Państwo ze wsparciem prawnika, doradcy możecie na przykład ułożyć takie swoje propozycje ugodowe, które będziecie mogli przedłożyć na piśmie wierzycielowi, żeby wykazać tę inicjatywę i zahamować tę procedurę związaną właśnie z egzekucją z nieruchomości. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze merytoryczne spotkanie. Państwa zapraszam do śledzenia naszego profilu, do oglądania naszych publikacji. Jeżeli Państwo znajdą chwilę czasu, będziecie Państwo zainteresowani właśnie tematem zadłużeń. Również w sieci jest udostępniony poradnik prawny w zakresie właśnie zadłużeń autorstwa Bartosza Smułki, który powstał pod egidą stowarzyszenia, a także serdecznie zapraszamy do lektury, serdecznie zapraszamy na porady i życzymy wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję.